Szczęść Boże, witajcie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to gardzić. Gardzić, pogardzać, pogarda. Słuchajcie, to chyba taka rzeczywistość, której nikt z nas nie chce doświadczać. Nie ma chyba nic gorszego, jak takie poczucie, że ktoś mną zgardził, że spotkałem się z pogardą. Nie ma chyba nic gorszego niż właśnie to doświadczenie, w którym zostajemy odrzuceni, ale z takim znieważeniem, no właśnie, z odrzuceniem, które jest zabarwione takim poniżeniem człowieka, tak? Bo pogarda, pogardzanie innymi sprawia, że ten człowiek staje się taki poniżony, zdeptany, zmasakrowany, mówiąc wprost. I to jest uczucie, którego nikomu byśmy nie życzyli, a sami bardzo nie chcemy doświadczać. Więc dzisiaj w Wielkim Poście, kiedy modlę się tym słowem pogarda, z lękiem patrzę w moje serce i szukam takich momentów, za które trzeba Pana Boga i ludzi przeprosić, jeśli ktoś mógł poczuć się przeze mnie pogardzany. Byłaby to jakaś moja osobista tragedia jako dziecka Bożego, które w oczach Boga nigdy nie jest pogardzanym. Bóg nigdy w życiu, nawet jeśli jesteśmy, nie wiem, grzesznikami, nawet jeśli nie pełnimy Jego woli, nawet jeśli idziemy własnymi drogami, to Bóg może do różnych metod się posunąć, aby nas do siebie przyciągnąć, ale nigdy nami nie wzgardzi, nigdy nami nie pogardzi, nigdy nie okaże nam braku szacunku, czy nigdy nie sprawi, że będziemy się czuli poniżeni. Róbmy wszystko też, żeby ludzie wokół nas też nie czuli się nigdy pogardzani, poniżeni, ale zawsze, nawet jeśli nasze uczucia są takie, które może nie predysponują nas do przyjaźni z kimś, czy zawierania jakichś znajomości, to jednak zawsze dbajmy o szacunek do drugiego człowieka i nigdy nikim nie pogardzajmy. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen.